Naszym gościem jest pan doktor habilitowany Kamil Kaczmarek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszym tematem jest politeizm a przyszłość Europy. Ja przypomnę może dla osób, które pierwszy raz są, że na konwencję mamy taką, że najpierw jest wykład prelegenta, a potem pytania, bo inaczej wszystko by się powiedzmy rozwaliło. Myślę, że dla wszystkich, którzy znają taką zasadniczą, można powiedzieć, linię programową Niklota, który zawsze podkreślał związek między duchowością a sukcesem społecznym, sukcesem politycznym danej wspólnoty narodowej, no to nie będzie chyba rzeczą dziwną, że poruszyliśmy także temat, o którym dr Kaczmarek będzie mówił. Z mojej strony to jest wszystko. Proszę pana naszego prelegenta o zabranie głosu. Dziękuję serdecznie państwu za przybycie. Zawodowo jestem socjologiem. W trakcie studiów uczono mnie, że socjologia ma być wolna od wartościowania. To oznacza, że powinna zachować obiektywizm, ale to nie znaczy, że socjolog ma być wyzbyty wartości i że socjologia nigdy nie może wartościować. Aby wartościować, musi spełnić dwa warunki takiej koszerności metodologicznej. To znaczy starać się, aby wartości nie mieszały, nie zakłócały poznania oraz powinna ujawnić swoje wartości, z jakich wartościuje, aby nie uprawiać manipulacji. W tym wykładzie będą takie sądy wartościujące zawarte z perspektywy interesu cywilizacji zachodniej, którą uważam europejskiej, którą uważam za najwyższe jak dotąd osiągnięcie kulturowe ludzkości. Proszę państwa, 20 lat temu słynny amerykański politolog Samuel Huntington postawił kontrowersyjną wówczas tezę o zbliżającym się zderzeniu cywilizacji. Teza ta wywołała opór, zwłaszcza środowisk lubujących się w globalizacji czy multikulturowości, chociaż dzisiaj wydaje się zyskiwać na aktualności. Nawet pomijając już kwestie realnych stosunków między społeczeństwami, to znaczy na myśli tutaj polityczno i ekonomiczne, zwłaszcza jeśli ograniczymy się do aspektu kulturowego, bo cywilizacje ciągle jeszcze bardziej są tworem kulturowym niż polityczno-ekonomicznym, to teza ta wydaje się wyjątkowo trafna. Cywilizacje dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie na umownych dwóch granicach naszej cywilizacji, na południowej zaostrzenie się konfliktu z cywilizacją islamską, na wschodniej z cywilizacją prawosławną. Konflikt kulturowy toczy się generalnie przy pomocy argumentów. To są różne metody propagandy, prezentowania alternatywnych wzorców, alternatywnych norm, zarzutów. Te argumenty mogą być trafne i mogą trafiać niezależnie od tego, czy stoi za nimi realna polityczna czy militarna siła. Natomiast nasza reakcja na te argumenty doskonale ujawnia kondycję, faktyczną kondycję Europy i jej problem z samą sobą. Ostatnimi czasy słychać na przykład sporo doniesień o Europejczykach walczących w armii państwa islamskiego. Jest ich już w sumie ponad 3,5 tysiąca. W samej Francji blisko 1000 osób płci obojga, 50 dżihadystów już zginęło, pochodzących z Francji, 60 z Niemiec, w tym 10 w atakach samobójczych. Jest też ponad 20 z Polski. Dużą część oczywiście stanowią to muzułmanie pochodzenia imigranckiego, aczkolwiek najczęściej w drugim pokoleniu. Może to świadczyć, że kultura europejska nie potrafi już przyciągać do siebie, tak jak kiedyś, przybyszów, a nawet, że konkurencyjne ideologie potrafią pozyskiwać ludzi niewychowanych w ich kręgu. Szacuje się, że w samych Niemczech na islam nawróciło się około 20 tysięcy, w Hiszpanii 50 tysięcy ludzi, w Wielkiej Brytanii już ponad 100 tysięcy, w Hiszpanii około 70 tysięcy. Analogiczne, chociaż na szczęście nie aż tak spektakularne zjawisko da się zaobserwować, jeśli chodzi o wsparcie dla cywilizacji prawosławnej. Pewne grupy Serbów, Niemców, Francuzów, też Polaków walczą po stronie Putina przeciwko wojnie ukraińskiej. Ale nawet jeśli to są znikome liczby w porównaniu z tymi, gdy mówimy o ISIL, to idea Moskwy jako trzeciego Rzymu zyskuje często poparcie ze strony właśnie środowisk konserwatywnych czy narodowych. Na przykład prezes klubu zachowawczo-anarchistycznego uważa, że jedyną szansą dla Europy jest sojusz między właśnie wszystkich chrześcijan przeciwko demoliberalnej wizji świata
Także jeśli nawet nie może cywilizacja prawosławna liczyć na zastępy konwertytów, to na pewno takie miękkie, życzliwe wsparcie ze strony pewnych środowisk. Co interesujące, proszę Państwa, to zarzuty, które padają w stosunku do cywilizacji europejskiej z obu tych kierunków, są w zasadzie identyczne, co skłania do tego, żeby zastanowić się, czy nie tkwi w nich ziarno prawdy. Bardzo często przytaczanym widowiskowym zarzutem jest zarzut o rozwiązłość, o nieskrępowaną aktywność seksualną wszelkich orientacji. Brakuje rzekomo jakichkolwiek moralnych granic. Zarzuca się Europie materializm, przez to rozumie się ukierunkowanie na dobra materialne, postęp naukowo-techniczny, przy zapomnieniu o wymiarze duchowym. W tym zarzucie można dostrzec oczywiście skrywaną zazdrość, bo autorzy tego zarzutu często chętnie korzystają ze wsparcia finansowego czy ze środków naukowo-technicznych w cywilizacji zachodniej. Tym niemniej trafia on o tyle, że faktycznie wskazuje na pewien zanik gorliwości religijnej. Jak powiedział szejk Abd al-Rahman al-Sulais w czasie kazania w wielkim meczecie w Mekce, powodem bankructwa zachodniej cywilizacji jest jej materialistyczne podejście i odcięcie od religii i wartości. To podejście stanowi przyczynę nieszczęścia ludzkości, powszechności samobójstw, chorób psychicznych i zepsucia moralnego. Nie dziwi zatem, że patriarcha Moskwy, Cyryl, oświadczył, że prawowity muzułmanin może być o wiele bardziej bliski prawosławnemu niż przedstawiciel cywilizacji zachodniej. Uważa też, że wykluczenie ze współczesnych systemów wartości pojęcia grzechu, osobistej moralnej odpowiedzialności człowieka w rezultacie doprowadzi do upadku cywilizacji zachodniej. Również wewnętrzni krytycy dostrzegają zagubienie Europy, pewną utratę pewności co do własnych wartości, co do wartości własnego sposobu życia, zanikają cnoty władcze, które kiedyś umożliwiały na dobre i na złe panowanie nad światem, Europie, a nawet cnoty, które uzdalniałyby do samobrony. W pewnych sytuacjach wygląda to tak, jakby Europa odsłaniała szyję wobec zbliżającego się miecza. Wśród tych zarzutów, jak refren, pojawia się jeden zarzut, jednocześnie diagnoza. Mianowicie, że źródłem kryzysu cywilizacji zachodniej jest jego odejście od religii. Diagnoza taka zyskuje wsparcie ze strony teorii, o której wspomniałem, Tony Huntingtona. On powiada, że ze wszystkich obiektywnych elementów składających się na tożsamość cywilizacji najważniejszym jest zwykle religia oraz że wielkie cywilizacje w dziejach ludzkości zwykle ściśle utożsamiano z wielkimi religiami świata. Nie dziwi w związku z tym, że w środowiskach, które nie zamykają oczu na ten problem, bo można i zamknąć oczy, uznanie zyskują postulaty powrotu do korzeni, do chrześcijaństwa. Należy zatem zwalczać prądy laicyzacyjne, przeciwstawiać się sekularyzacji, bronić miejsca religii chrześcijańskiej w życiu publicznym, bo chrześcijaństwo przecież nieraz skutecznie odparło ataki cywilizacji na przykład muzułmański, mam na myśli Karola Młota czy Jana III Sobieskiego. Niektórzy Janowi Pawłowi II przypisują pokonanie komunizmu. Stąd też bez chrześcijaństwa, bez tego fundamentu Europa ma, zdaniem tych autorów, być czymś rozmytym i bezbronnym. Terapię taką oczywiście przypisują sami chrześcijanie w Europie. Tutaj wystarczy wymienić Rogera Scratona czy Petrika Buchanana, nie mówiąc już o naszym Tomaszu Terlikowskim, czy Benedykcie XVI, którego wizja Europy jeszcze była bardzo taka, chrześcijaństwa taka bardzo europejska, ale podobne głosy da się słyszeć także wśród związanych z prawicą ateistów, chociażby z naszego podwórka profesorowie Wolniewicz czy profesor Zybertowicz, a tezę taką przedstawił już kilkadziesiąt lat temu Leszek Kołakowski, że Europa się opiera na chrześcijaństwie. Proszę Państwa, jak zauważył najwybitniejszy chyba socjolog XX wieku, Max Weber, nauka nie może powiedzieć człowiekowi, czego on ma chcieć. Ostateczne wartości człowieka są kwestią jego osobistej decyzji i musi za to wziąć sam odpowiedzialność. Nauka nie zwolni nas z tej decyzji opowiedzenia się po pewnych za pewnymi wartościami albo przeciwko. Socjolog może jednak ocenić nasze postulaty pod kątem po pierwsze, czy to, czego ktoś pragnie, jest możliwe, po drugie, czy rozwiązanie takie jest skuteczne w istniejących okolicznościach, jeśli chodzi o stawiane cele? Po trzecie, jakie są niedostrzegane na pierwszy rzut oka skutki uboczne tego rozwiązania, czyli koszty? I po czwarte, czy te pragnienie, to co chcemy, planujemy, jest zgodne z naszymi ostatecznymi, fundamentalnymi wartościami?
Zapytamy zatem, czy taki powrót do chrześcijaństwa jest możliwy, po pierwsze, po drugie, czy ocaliłby Europę, po trzecie, jakie są skutki uboczne tego i czy to jest zgodne z naszymi europejskimi wartościami. Należałoby wyjść od zarysowania stanu chrześcijaństwa w Europie. Jak powiada znana socjolożka Grace Devi, większość Europejczyków traktuje swoje kościoły z dobroduszną życzliwością. Są one przydatnymi instytucjami społecznymi, których ogromna większość ludzi prawdopodobnie będzie potrzebowała w którymś momencie życia, a zwłaszcza w momencie śmierci. Proszę Państwa, twarde dane dotyczące autodeklaracji, uczestnictwa w nabożeństwach, powołań kapłańskich wskazują, że są dosyć jednoznaczne. Od lat 60. XX wieku następuje systematyczny spadek wszystkich tych wskaźników. Jednocześnie jednak nie spada, a przynajmniej nie tak gwałtownie jeden wskaźnik, wiary w Boga albo jakąś istotę wyższą. Innymi słowy, mamy postawę, że jakaś wiara tak, ale Kościół nie. Debbie nazywa to wiarą bez przynależności. Czyli widzimy, że to, co zwykle nazywa się sekularyzacją Europy, tak naprawdę jest odkościelnieniem czy dechrystianizacją Europy. W rzeczywistości jest to pewien też nie do końca trafny obraz, bo poziom praktyk religijnych Europejczyków zwykle był właśnie niski. On skoczył w górę w momencie mniej więcej, kiedy socjologowie zaczęli go mierzyć. Stąd wrażenie, że teraz dzieje się coś straszliwie złego. A dlaczego taki niski? Otóż, proszę Państwa, po tym, jak Konstantyn i jego następcy najpierw usankcjonowali chrześcijaństwo jako religię legalną, później państwową, kolejne narody czy kolejne społeczeństwa nawracały się na zasadzie konwersji władcy, który później częściowo, przynajmniej przymusowo, nawracał swoich poddanych, oczywiście przy użyciu swojej drużyny. Proszę Państwa, przymusowo nie da się zmienić myślenia ludzi. Tak zwane pranie mózgu, które rzekomo Koreańczycy stosowali na amerykańskich żołnierzach, okazało się wymysłem CIA. To był taki mit stworzony na użytek propagandowy. Przymusowo da się wymusić pewne zewnętrzne zachowania i pewne deklaracje. W rezultacie powstał taki kompleks religijności zewnętrznie chrześcijańskiej, ale tak naprawdę zaspokajającej potrzeby powstałe jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, a często zawierających też wiele form przedchrześcijańskich. W rezultacie samo chrześcijaństwo stawało się coraz mniej chrześcijańskie, przesiąkając tymi zewnętrznymi wpływami, stąd co jakiś czas wybuchające ostre ruchy reformatorskie. Zatem sekularyzację właśnie można ująć jako porzucenie tych pozorów chrześcijańskości, dechrystianizacji. Nie oznacza zaniku potrzeb religijnych. Natomiast taka dechrystianizacja jest w Europie Zachodniej faktem. Jak w Polsce? Jak to wygląda? Do niedawna uznawano, że Polska jest pewnym krajem wyjątkowym pod tym względem. Że ten wyższy poziom religijności stawia nas poza. Jednakże, gdy się bliżej przyjrzymy danym, widzimy systematyczny spadek. Również tych wskaźników, on jest powolny jeszcze. To wynika częściowo z tego, że Polska dopiero od niedawna jest krajem względnie wolnym. I podlega tym samym procesom, co reszta Europy. Natomiast też nieporozumienie wynika z mylnego samego rozumienia pojęcia sekularyzacja. Niektórym ludziom się wydaje, że sekularyzacja polega na tym, że ludzie, którzy dawniej chodzili do kościoła, teraz przestają chodzić do kościoła. Otóż nie. Większość ludzi zachowuje w miarę stały stosunek do religii w ciągu swojego życia. Z tym, że pewne pokolenia bardziej zaangażowane wymierają, ale nie udaje się zrekrutować do kościołów kolejnych pokoleń. I na tym polega zjawisko sekularyzacji. Także ono może mieć w pewnych sytuacjach przebieg bardzo skokowy i gwałtowny, tak jak to miało miejsce w Irlandii czy Hiszpanii. Tego się możemy też spodziewać u nas. To, że teraz przebiega to w tempie 1% na rok mniej więcej, to nie znaczy, że to nie może gwałtownie przyspieszyć, bo w pewnym momencie osiągnie poziom kluczowy. Czy kolejne pokolenia średnio-letnio zaangażowanych chrześcijan będą chrzciły swoje dzieci? Czy będą ich posyłać na katechezę? Od tego się to przeważy. Oczywiście ta powierzchowność chrześcijaństwa w Polsce również wynika z przymusowej chrystianizacji w gruncie rzeczy. Dostrzega to zresztą wielu socjologów, religioznawców, związanych, niezwiązanych z Kościołem. Zwłaszcza to widać w przypadku tak zwanego katolicyzmu ludowego.
bardzo często krytykują go ci przedstawiciele katolicyzmu oświeceniowego za to, że jest kolektywistyczny, pozbawiony zaplecza wiedzy teoretycznej, obrzędowy, wręcz magiczny. Gdybyśmy zamienili niektóre z tych słów na bardziej neutralne, na przykład nie kolektywistyczny, ale nastawiony na wspólnotę, nie pozbawiony zaplecza wiedzy teoretycznej, ale praktyczny, ukierunkowany na faktyczne potrzeby wiernych. Nie tyle magiczny, ale właśnie skoncentrowany na kulcie, otrzymamy zestaw cech dokładnie takich, jakimi religioznawcy opisują religijność pogańską, przedchrześcijańską, na przykład tak Kawał Wiprzycki opisuje starożytnych Greków. Krótko mówiąc, katolicyzm ludowy to jest religijność pogańska w formie chrześcijańskiej, w kształtach i w terminologii chrześcijańskiej. Jeden przykład jako ilustrację pozwolę sobie podać. Chociaż Kościół katolicki 1 listopada odchodzi Dzień Wszystkich Świętych, gdy zapytać zwykłego katolika, co wówczas świętuje, jest to Dzień Zmarłych. Dlatego, chociaż księża stale prostują, tłumaczą i tak dalej, to ta nazwa tak naprawdę odpowiada temu, co ludzie robią. Ludzie chodzą na groby swoich przodków, a nie modlą się do jakichś anonimowych Wszystkich Świętych. Proszę Państwa, drugi problem. Czy jest możliwe cofnięcie tego trendu dechrystianizacyjnego? Oczywiście zależy to od tego, jakie są faktyczne przyczyny tej dechrystianizacji. Tu jest potężna debata wśród socjologów. Nie będę jej streszczał, bo szkoda na to trochę czasu. Pozwolę ją sobie syntetyzować. Otóż po pierwsze jest faktem zmiana mentalności Europejczyków spowodowana procesem, który nazywamy modernizacją. Na to się składa z jednej strony urbanizacja, czyli zwiększenie ludności miast kosztem wsi, wzrost gospodarki towarowo-pieniężnej, kapitalistycznej, liberalna demokracja, wzrost świadomości takiej zracjonalizowanej pod wpływem nauki. I oczywiście na te zmiany różne religie różnie reagują, albo nie reagują wcale. Jedne starają się, drugie dostosować do potrzeb wiernych. Co więcej, należy pamiętać, proszę Państwa, że jedynie dla niewielkiej grupy ludzi, dla mniejszości, nie wiem ile, ale dla mniejszości religia jest jedną z najważniejszych spraw w życiu. Tak samo dla mniejszości religia jest zupełnie nieważna. Natomiast cała reszta ma taki umiarkowany stosunek do religii. Czyli mamy jakby dwie klasy ludzi, którzy są tutaj szczególnie interesujący. Właśnie ta zaangażowana mniejszość i taka letnia czy umiarkowanie zaangażowana większość. I otóż dana religia może utrzymać swoją dominację wtedy, kiedy właśnie zaspokoi potrzeby tej religijnej mniejszości, ale również wtedy, kiedy będzie w harmonii z dominującą kulturą po to, żeby przyciągnąć czy zachować przy sobie ową średnio zaangażowaną większość, dlatego że to na tej większości głównie skupia się ciężar utrzymania również finansowego kościoła. Czy chrześcijaństwo posiada taką zdolność utrzymania tych dwóch grup przy sobie? Stale opadająca linia wskaźników, o których wspomniałem, zdaje się sugerować, że pogłębia się zasadniczy rozdźwięk między kulturą europejską a chrześcijaństwem. Skoro nawet ludzie, którzy są średnio zaangażowani, których uczestnictwo w kościołach niewiele by kosztowało, odmawiają stopniowo wsparcia dla kościołów, w których byli wychowani ich rodzice, to znaczy, że współczesna kultura uczyniła ludzi niewrażliwymi na uroki chrześcijaństwa. Proszę Państwa, nie jest to aż tak trudno zrozumieć, jeśli się przyjrzy, czym jest chrześcijaństwo w swym rdzeniu. W jaki sposób Ewangelia wywyższająca ubóstwo ma trafić do ludzi, którzy przeżywają radość z wydawania pieniędzy czy z względnego bogactwa. W jaki sposób Ewangelia, która zaleca korzenie rozumu przed Bogiem, ma trafić do ludzi, którzy pogłębiają swoje wykształcenie. Podstawowym problemem chrześcijaństwa jest to, co dostrzegł Nietzsche, że jest to pewien kompleks antywartości. Odrzuca ono to, o co większość ludzi zabiega, jak bogactwo, władzę, seks, w imię nadnaturalnych obietnic, a wywyższa to, czym większość ludzi pogardza, czyli właśnie słabość, ascezę, ubóstwo. System zatem ten nie może się utrzymać, jeśli tylko ludzie mają swobodę wyboru. Aby zatem, proszę Państwa, cofnąć dechrystianizację Europy, trzeba by zatrzymać proces modernizacji i cofnąć ten proces, co bez scenariusza apokaliptycznego, czy chociażby półapokaliptycznego, wydaje się zupełnie niemożliwe.
Skoro nie można zmienić warunków, w jakich chrześcijaństwo funkcjonuje, może chrześcijaństwo mogłoby się zmienić. Przecież gdy mówimy o chrześcijaństwie, mamy na myśli te kilka najważniejszych w Europie, zwłaszcza kościołów. Przede wszystkim kościół katolicki, który ma 48% ludności Europy, Unii Europejskiej. Otóż fundamentalne mechanizmy ewolucji religii sprawiają, że religie mogą się zmieniać tylko w pewnych granicach. Nie mogą dowolnie zmieniać swojego nauczania, gdyż stałyby się niewiarygodne, a sama ich dogmatyka utraciłaby swoją spójność. Oczywiście im starsza jest religia, tym więcej ma obciążeń ze strony swojej własnej przeszłości i tym więcej oczywiście orzeczeń dogmatycznych, apodyktycznych, różnych sądów, z którymi trzeba się liczyć. Ostatnie wydarzenia związane z synodem w sprawie rodziny mocno pokazały, jak straszliwie trzęsie się w tym momencie Kościół katolicki, kiedy niektórzy hierarchowie mocno forsowali zmianę nauczania, jeśli chodzi o homoseksualistów i o rozwodników. To nie są istotne prawdy teologiczne dotyczące bóstwa, Jezusa, zbawienia i tak dalej, tylko sprawy dyscypliny pewnej moralnej. Bardzo wielu biskupów, nie tylko z Polski, mówiło wprost o groźbie schizmy. Schizmy na miarę tej, która rozdzieliła Kościół ortodoksyjny, czyli prawosławny od katolickiego. Także są granice tych zmian i Kościół tutaj nie może ich przekroczyć. Widzimy więc, że drogi Kościoła i chrześcijaństwa Europy systematycznie się rozchodzą. Zresztą zauważają to hierarchowie. Kardynał Ratzinger, jeszcze kiedy nie był Benedyktem, podkreślał w swojej książce proroczo, że chrześcijaństwo musi przygotować się do sytuacji, kiedy będzie religią mniejszościową w Europie. I to w zasadzie się już pomału staje. Ale zróbmy eksperyment myślowy. Załóżmy, że Europejczycy jakimś cudem nawrócą się na chrześcijaństwo. Czy może to dopomóc w rozwiązaniu problemów, jakie Europa ma ze swoją tożsamością współcześnie? Proszę Państwa, niestety chrześcijaństwo, które kiedyś dopomagało w obronie cywilizacji zachodniej, już nie istnieje. Za wyjątkiem kilku może jeszcze gdzieś trwających sekt. Starczy sobie wyobrazić reakcję przeciętnego pastora czy księdza katolickiego na taką sytuację. Przychodzi do niego żołnierz mający wyjechać do Afganistanu, który naczytał się w młodości trylogii Sienkiewicza i pragnie teraz wzorem Longinusa Podbipięty złożyć ślub, że nie ożeni się, dopóki nie zabije jedną kulą trzech islamistów. Jak zareagowałby typowy ksiądz czy pastor? Nie musimy za bardzo sobie wyobrażać, dlatego że podobne sytuacje, czy podobne opinie już były wygłaszane. Oriana Fallaci cytuje ojców Kambonianów, którzy obwieścili, że udzielanie komunii żołnierzom w Iraku jest niesłuszne. Jeśli odmawiamy świętej hostii komuś, kto się rozwodzi lub dopuszcza aborcji, jak możemy udzielać tego sakramentu tym, którzy przewieszają broń przez ramię i są gotowi zabijać. Proszę Państwa, w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II zaszły dość zasadnicze zmiany. Mianowicie następuje zdecydowany powrót do ewangelicznych korzeni chrześcijaństwa. Wiąże się to z stopniowym porzucaniem wszystkiego tego, co dawniej Kościół najmocniej z Europą wiązał. Obecnie Kościół wkroczył na drogę, którą często nazywa się dehelenizacją. Byłoby pół biedy, gdyby to był powrót do korzeni biblijnych. Dlatego, że w Starym Testamencie mamy całkiem sporo fragmentów, które uzasadniają bardziej asertywne, powiedzmy, odnoszenie się do wrogów. Ale jest to powrót do korzeni ewangelicznych. Właśnie dlatego w Stanach Zjednoczonych różne fundamentalistyczne wyznania protestanckie, które na równi stawiają Stary Testament a Nowy, dają mocne wsparcie cywilizacji amerykańskiej. Natomiast w Europie jest z tym gorzej. U nas jest to jednak Nowy Testament, powrót do autentycznych korzeni chrześcijaństwa. Dlatego nielegalni emigranci, którzy wjeżdżają do Europy, nie są dla papieża moabitami czy edomitami, których trzeba gromić i których trzeba odpierać, ale ewangelicznymi ubogimi, o których trzeba się troszczyć. To jest obowiązek dobrego chrześcijania, pomóc tym emigrantom. Takie religie jak islam, prawosławie czy judaizm nie są już konkurentami do walki o prawdę, ale partnerami dialogu międzyreligijnego, czy ekumenizmu w przypadku prawosławia. Co jest tym bardziej kuriozalne, im więcej chrześcijan ginie zaszlachtowanych na Bliskim Wschodzie.
Gromy, jakie ciskała swego czasu na Jana Pawła II Oriana Fallaci, w niczym dziś nie straciły na aktualności, a nawet może zyskały. Powiada ona, bez kościoła katolickiego islamizacja Europy, degeneracja Europy w Eurabię nigdy nie miała, nie mogłaby mieć miejsca. Nie chodzi tu tylko o przemysł dobroczynności, o pomoc dla tych imigrantów, ale także o udostępnianie własnych budynków na meczety czy na ośrodki kultury islamskiej. Gdziekolwiek parlament jakiegoś kraju usiłuje przeforsować rozwiązanie, które byłoby niewygodne dla wyznawców Allaha, czy zakaz noszenia burek, czy zakaz obrzezania, czy zakaz modłów publicznych, zawsze mogą liczyć na wsparcie lokalnego episkopatu, który wyraża oburzenie, zaniepokojenie ograniczaniem wolności religijnych. U nas chociażby to było w sprawie uboju rytualnego, akurat chodziło bardziej może o Żydów niż o muzułmanów, ale to jest podobne, te interesy się tutaj zbiegają. Proszę Państwa, kurs na zbratanie się z islamem nabrał tempa zabieżącego pontyfikatu rozpoczętego, przypomnę, wizytą na wyspie Lampedusa, która jest bramą dla Europy, dla nielegalnych emigrantów. Papież ubolewał nad tymi, którzy zatonęli po drodze i apelował o pomoc dla tych, którzy dobrnęli do brzegu. Podobnie w swoim przemówieniu przed Parlamentem Europejskim, przed Radą Europą, przepraszam, w listopadzie ubiegłego roku zwracał na to mocną uwagę. Rozgoryczony Tomasz Terlikowski pisał potem, że jeśli papież krytykuje Europę, to jedynie za to, że jest za mało demokratyczna, za mało solidarna, albo że nie jest wystarczająco otwarta na migrantów. Też normą, którą zapoczątkował już Benedykt XVI, z którym wielu łączyło pewne nadzieje, jest to, że papieże w meczetach modlą się skierowani w kierunku Mekki. To też jest pewien symboliczny gest. Gdy już trudno zamknąć oczy na okrucieństwo islamistów, hierarchowie kościelni często stosują pewien wybieg. Zamykają oczy na ich religijny charakter. Po ostatniej masakrze w redakcji Charlie Hebdo francuski kardynał Jean-Louis Touan powiada: nie widzę zarazem w tym okrucieństwie elementów jednoznacznie religijnych. Religia nie była przyczyną tej zbrodni, tak jak nie jest źródłem wielu kryzysów dręczących Bliski Wschód. To nie jest byle jaki kardynał, to jest przewodniczący papieskiej rady do spraw nomen omen dialogu międzyreligijnego. Podobnie kardynał Bambergu, arcybiskup Bambergu Ludwik Schlick przeciwstawiał się manifestacjom religii i powiada, że udział w demonstracjach przeciwko islamizacji świata zachodniego powinien być dla chrześcijan tabu. Chrześcijanie nie powinni brać w tym udziału. Kościół nie zamierza walczyć z islamem o Europę. Sam Terlikowski wspomina, że jeden z biskupów w rozmowie powiedział mu, że trzeba się z tym po prostu pogodzić, że Europa jest pociągiem, który zmierza w przepaść i nie da się go zatrzymać. To jest praktyka, która wydaje się teraz, postawa, która się wydaje powszechna. Zatroskany tym wewnętrznym paraliżem Kościoła redaktor do Rzeczy Paweł Lisicki mówi o kapitulacji na własne życzenie. Na własne życzenie. Przy czym, proszę Państwa, kapitulacja na własne życzenie to jest określenie z perspektywy Kościoła. Gdy spojrzymy z perspektywy Europy, trzeba by to nazwać dosadniej działaniem na szkodę interesu Europy, czy może nawet zdradą Europy. W każdym razie, jak widzimy, powrót do tego chrześcijaństwa, które istnieje, jest raczej praktyką, formą eutanazji, której zresztą Kościół zakazuje, terapią przyspieszającą zgon, niż mogącą nas przed czymkolwiek uchronić. Ale zróbmy drugi eksperyment. Załóżmy jeden cud, że Europejczycy nawrócą się na chrześcijaństwo i załóżmy cud drugi, że będzie to chrześcijaństwo, które nie wyrywało sobie jeszcze wszystkich zębów i pazurów, czy to żydowskich, czy to pogańskich. Takie, które byłoby jeszcze zdolne walczyć o Europę. Teraz jednak trzeba powiedzieć, jakie byłyby skutki uboczne takiej terapii chrześcijaństwa. Te skutki uboczne dotykają przede wszystkim pewnych fundamentalnych wartości, które składają się na to, co nazywamy cywilizacją europejską czy zachodnią. Warto te wartości wyliczyć. Oczywiście co do niektórych z nich będziemy się kłócić. Co do wielu mamy rozbieżne sądy, co do na przykład tego, czy pary homoseksualne powinny mieć takie same prawa jak małżeństwa, czy granice rynków w życiu społecznym, czy granice ingerencji państwa itd., itd. Tym niemniej wydaje mi się, że co do pewnych wartości większość Europejczyków, niezależnie od opcji politycznej, by się zgodziła. Po pierwsze, rządy prawa,
kształtowanego w racjonalnych procedurach, czyli wyrażającego rozum zbiorowy, autorytarno, albo teokratyczną, prawo wywodzone z jakichś świętych ksiąg. Po drugie, wartość postępu naukowego, wiedzy, poznania, edukacji. Uznajmy, że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, niż tkwić w ignorancji, nawet jeśli wiedza może prowadzić do pewnego dyskomfortu. Po trzecie, wartość postępu technicznego. Cieszymy się z nowych wynalazków, które przyjemniają nam życie, które ułatwiają nam pracę, komunikację, komunikowanie z innymi ludźmi. Po czwarte, wartość seksualności. W seksie nie ma dla nas nic złego. Uznajemy, że o swoim życiu seksualnym ludzie powinni decydować sami. Nie akceptujemy aranżowanych małżeństw czy przemocy seksualnej, ani też przesadnej pruderyjności. Po piąte, uznajemy równy status mężczyzn i kobiet. Niezależnie od tego, że to nie musi zawsze oznaczać identyczności praw pod każdym względem, ale nie zgadzamy się chociażby na to, żeby żona była własnością, niczym koza jakaś, jak w niektórych cywilizacjach to jest, którą można sprzedać albo oddać mężczyzny. Ani nie zgadzamy się, że doznawała przemocy ze strony mężczyzny. Zresztą jeden z imamów się wypowiedział, że niemożliwy jest gwałt żony, męża na żonie. To jest po prostu pojęciowo niemożliwe. Tak? Bo cokolwiek zrobi mąż żonie, to nie można tego nazwać gwałtem. Tak? Dalej szanujemy przyrodę. Wolelibyśmy, aby nasz rozwój nie dokonywał się za cenę i nieodwracalnego zniszczenia. Lubimy zwierzęta, zwłaszcza psy i koty. Wolelibyśmy, gdyby nie musiały niepotrzebnie cierpieć. Szanujemy i cenimy pieniądze. Nie uważamy za zbrodnię dążenia do powiększania swojego majątku. Cieszy nas władza, którą odczuwamy, gdy możemy je wydawać. Dlatego cenimy wolny rynek jako bardziej efektywną niż socjalizm formę organizacji działalności gospodarczej. W dziedzinie sztuki, to już jest ósma taka kwestia, pozwalamy artystom na swobodny wyraz, nie narzucamy im z góry celów politycznych, religijnych czy moralnych. I po dziewiąte, jak słusznie zauważył Roger Scruton zresztą, tym co wyróżnia cywilizację zachodnią od innych, zresztą to widzimy, jest to, że lubimy alkohol i wypracowaliśmy kulturowe formy spożywania go po to, żeby ulżyć sobie w smutkach naszego życia. Proszę Państwa, jak wobec tych dziewięciu wartości zachowałoby się chrześcijaństwo? Przypomnijmy, mamy tu na myśli chrześcijaństwo, które posiada jeszcze kły i pazury. Nie takie, które jest obecnie, które musiało wiele tych wartości przejąć, bo niestety już nie miało sił, żeby walczyć z nimi. Ale powiedzmy chrześcijaństwo typu integrystycznego, jak przedsoborowe chrześcijaństwo Piusa X, czy fundamentalistyczne chrześcijaństwo protestanckie. Można przyjąć, że nie zaakceptowałoby chrześcijaństwa, aby ludzie w demokratycznych procedurach ustanawiali prawo, które jest sprzeczne z prawem Bożym. Na pewno nie zgodziłoby się na rozwój nauki, która podważa prawdy Boże, czy prawdy demokratyczne. Nie tolerowałoby sztuki, która by przełamywała tabu ustanowione przez tą religię. Swoboda erotyczna byłaby już elementem przeszłości i budzących grozę kazań. Najpewniej nie wróciłoby już do aranżowanych małżeństw, chociaż kto wie, ale na pewno utrudniłoby rozwody, znacząco pogorszając sytuację prawną kobiet. Trudno powiedzieć, jak takie wojownicze chrześcijaństwo odniosłoby się do wolnego rynku, ale jedno jest pewne. Chrześcijaństwo, które byłoby zdolne chwycić za miecz w obronie cywilizacji zachodniej, ten miecz prędzej czy później skierowałoby w stosunku do innych Europejczyków, którzy nie podzielają jego systemu wartości. Czy takiego właśnie ratunku Europa potrzebuje? Czy ten ratunek jest lepszy od grozy, którą zdają się niektórzy Europejczycy przeczuwać? Czy terapia jest lepsza od choroby? Czy może by lepiej poszukać terapii alternatywnej? Medycyny alternatywnej. Proszę Państwa, właśnie teraz poszukamy alternatywnej opcji dla cywilizacji zachodniej. Mawia się, że cywilizacja zachodnia wyrasta z trzech korzeni. To jest grecka nauka, rzymskie prawo i religia chrześcijaństwa. Jeśli założenia Huntingtona, że cywilizacje wyrastają z religii, jest słuszne, jeśli powrót do chrześcijaństwa jest niemożliwy, grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo. A jednak, czy faktycznie chrześcijaństwo stanowi dla Europy taką religię fundacyjną, założycielską? Oznaczałoby, że te wartości, które wyliczyłem, nie są wartościami tak naprawdę cywilizacji europejskiej,
ale rezultatem upadku cywilizacji, odejścia od cywilizacji. Czy takie rzeczywiście? Namawiam Państwa, żebyśmy na chwilę zamknęli uszy na to, co mówią ideolodzy chrześcijaństwa, a skierowali oczy na to, czym Europa tak naprawdę jest. Wyłoni się wówczas dosyć zaskakujący obraz. Tak to uczyniło wielu badaczy czy religioznawców. Zbigniew Mikołajko, dosyć kontrowersyjny religioznawca, powiada, że chrześcijaństwo jest tylko zewnętrzną polerką. Inny teoretyk cywilizacji, profesor Rafał Krawczyk, powiada, że chrześcijańskość naszej cywilizacji sprowadza się do warstwy biblijnego lakieru położonego, czy farby, na przedchrześcijańską, śródziemnomorską cywilizację antyków. Dziś, no właśnie, ale co pozostaje pod tym lakierem, pod tą farbą? Jaki jest rdzeń cywilizacji europejskiej? Pewnego tropu dostarczają nam, no, szanowani albo nie, twórcy pierwotnego projektu preambuły Konstytucji Unii Europejskiej, niezależnie co byśmy mówili o tym dokumencie, określali oni tam źródła tożsamości europejskiej, odwołując się do dziedzictwa starożytnych Greków i Rzymian. Ojej, czyżby Europa istniała przed chrześcijaństwem? Czyby mogła istnieć bez chrześcijaństwa? To na czym się opierało? Przypomnijmy jeszcze raz te główne wartości europejskie. Rządy prawa, prymat prawa nad arbitralną wolą władzy. Zaraz, czy to nie tę wartość starożytni czcili, składając ofiary Zeusowi o przydomku nomos, czyli prawo, władcę Olimpu jednoczącego w sobie siłę i mądrość, wyrażające się w prawie? Dalej. Priorytet nauki nad fantazją, czasem kult nauki, wiedzy, wydzieranie tajemnic naturze, przekształcanie tego w technikę, ujarzmianie natury, aby ułatwić ludziom życie? Czy nie te wartości czcili starożytni w kulcie Ateny i Hefajstosa? Autonomia sztuki, pozwalanie na eksperymenty sztuki. Dlaczego pozwala na te eksperymenty? Czy nie dlatego, że szanujemy twórcze natchnienie, którego poprzez muzy udzielał Apollo artystom? Tak samo z naukami humanistycznymi, które nie mają praktycznej użyteczności. Czy nie z tego wynika nasz szacunek dla tych nauk? Nasza cześć dla seksualności, tej jednoczącej ludzi potęgi, nie jest czcią, którą starożytni obdarzali Afrodytę? Nasz szacunek dla kobiet nie jest szacunkiem dla Hery, Zeusowej małżonki. Mówię teraz o szacunku dla żon przede wszystkim, w roli żony. Nasz szacunek dla przyrody, nasz gniew, oburzenie na bezmyślne krzywdzenie zwierząt nie przypomina gniewu pałającej zemstą Artemidy na Oriona, który chciał wygubić wszystkie zwierzęta. Nasza przedsiębiorczość i zmysł spekulacyjny na pewno mają coś wspólnego z Hermesem, skoro tyle instytucji finansowych umieszcza go na swoich siedzibach czelowych. Czy to, że nie jesteśmy posępnymi ponurakami, że potrafimy się cieszyć, potrafimy się zdobyć na ironię, na sarkazm, na satyrę, również dzięki obecności alkoholu w naszym życiu. Nie zawdzięczamy Dionizosowi i jego darom, który nie jest dla nas aż tak dziwacznym bogom, jak dla bardziej posępnej cywilizacji. Proszę Państwa, widzimy zatem, że te fundamentalne europejskie wartości, chociaż trudno godzą się z chrześcijaństwem, jeśli w ogóle się godzą, to idealnie współgrają z religią założycieli naszej cywilizacji. Więcej niż współgrają. Zdają się z niej wypływać. Okazuje się, że nie są to wartości areligijne czy antyreligijne. Są to wartości religijne, wypływające z czystego religijnego źródła, tylko źródła, które nie bije w Galilei, Jerozolimie czy Mekce, ale źródła, które wypływa w samej Europie. Są to więc wartości religijne, ale wartości pogańskie. Teza ta może się wydawać kontrowersyjna, zapewne. Od dawna bowiem przyzwyczajono nas do wiary, że cywilizacja europejska wyrasta z chrześcijaństwa i że dawni bogowie to już tylko zabawne postacie literackie, niczym te zaludniające powieści Tolkiena, w rezultacie czego w ogóle trudno mówić nam o nich, o tych bogach i kojarzyć ich z jakąś religią, w sensie poważnym. A przecież są to bogowie. I dla starożytnych nie znaczyło to mniej niż dla nas, to słowo, Bóg.
nie byli założycieli naszej cywilizacji owi bogowie mniej realni niż dla współczesnych Jezus czy Jakub? Jak powiada wielki znawca greckiej religii Walter Friedrich Otto, podziwiamy wielkie dzieła Greków, ich architekturę, rzeźbę, poezję, filozofię i naukę. Jesteśmy świadomi tego, że są inicjatorami umysłowości europejskiej, która od tak wielu epok raz po raz zwraca się do nich w mniej lub bardziej wyraźnych odrodzeniach. Uznajemy, że niemal we wszystkim stworzyli na swój sposób rzeczy niedoścignione, wręcz obowiązujące i wzorcowe dla wszystkich czasów. Ale czy sami bogowie, o których istnieniu świadczą posągi i świątynie, bogowie, których duch przenika całą poezję Homera, bogowie, którzy uświetniają pieśni Pindara, którzy w tragediach Aeschylusa i Sofoklesa wyznaczają miarę i cel ludzkiej egzystencji, czy rzeczywiście już nas nic nie obchodzą? Gdzież więc tkwi błąd? W nich czy w nas? Czy nie powinniśmy powiedzieć sobie, że nieprzemijalne dzieła nigdy nie stałyby się tym, czym są bez bogów? I to właśnie bez tych bogów greckich, którzy zdają się nas już nic nie obchodzić. Czy to bowiem nie ich duch i żaden inny obudził twórcze siły, których płody jeszcze po tysiącleciach mogą poruszyć serca, a nawet nastroić do modlitwy? Często uświadomienie sobie tego niesie poważne konsekwencje. Skoro cywilizacje wyrastają z jakiejś religii, zgodnie z zasadniczo słuszną tezą Huntingtona, a okazuje się, że religią tą nie jest dla Europy chrześcijaństwo, że jest ono jedynie pozorem, polerką, warstwą lakieru, który właśnie odpada, otwiera się przed Europą druga opcja. Opcja pogańska. Powrót do religijnych korzeni Europy, do korzeni pogańskich. Oczywiście, proszę Państwa, sam termin pogaństwo ma zabarwienie pejoratywne, obraźliwe wręcz, ale pozwolę sobie na użytek tego wykładu, tylko nie będę tego mocniej bronił, potraktować go jako taki termin techniczny na określenie pewnej postawy niemonoteistycznej w sferze wartości, pluralistycznej, ukierunkowanej na świat doczesny, na dobra doczesne, na troskę o ten świat. Z tego, co dotąd powiedziałem, jak sądzę, jest jasne, że Europa staje się coraz bardziej, już jest w większości pogańska. Zgadza się co do tego większość komentatorów, również kościelnych, również chrześcijańskich. Pogański, jak wspomniałem, był niemal zawsze powierzchownie schrystianizowany lud, ale pogaństwo staje się teraz znaczącym nurtem w ramach kultury oficjalnej. Tutaj narasta kolejny istotny konflikt kulturowy już wewnątrz naszej cywilizacji między właśnie pogaństwem a monoteizmem. Ten konflikt nie jest nowy, on jest stary jak spotkanie Aten z Jerozolimą, czyli sięga czasów przedchrześcijańskich. Już wówczas toczone były bardzo ostre polemiki między myślicielami żydowskimi i greckimi. Jest to zderzenie dwóch sposobów myślenia, opozycyjnych i nie do pogodzenia. Mianowicie, jeden można określić jako ducha pustyni i ducha miasta. Tak przynajmniej ja je określam. Duch pustyni, proszę Państwa, stawia ludzi przed jednoznacznymi alternatywami. Albo, albo. Śmierć, albo życie. Grzech, albo łaska. Bóg, albo szatan. W wymiarze społecznym swoi, albo obcy. Monoteizm z tą binarną logiką absolutyzuje Boga. W rezultacie wszystko, co Bogiem nie jest, ląduje w prochu. Staje się pozbawione samoistnej wartości. Ma wartość tylko o tyle, o ile Bóg raczy na to spojrzeć. Konsekwencją tego jest też rygoryzm w stosunku do wiernych własnej religii i nietolerancja w stosunku do wiernych innych religii. Przeciwieństwem ducha pustyni jest duch miasta, który przejawia się w pogodzeniu z różnorodnością, a nawet afirmacją różnorodności. Nie ma jednego dobra. Jest wiele różnych dóbr. Jest to, co przyjemne i to, co pożyteczne. To, co zdrowe, zdrowie, piękno, moc, siła, miłość, bogactwo, pokój, ale też waleczność, honor. To są wszystko dobra. Nie da się ich wszystkich sprowadzić do jednego mianownika bez rozmycia ich i tak naprawdę zatraty ich jakości. To prawda, że często niektórych z tych dóbr wchodzą ze sobą w konflikt.
Nie ma jednak innego wyjścia, jak po męsku to znieść. Pogodzić się z tym, taki jest tragizm ludzkiej egzystencji. Świadomość tego tragizmu, że zawsze opowiadając się za jednym dobrem, opowiadamy się też do jakiegoś stopnia przeciwko innemu dobru, prowadzi do wyrozumiałości w stosunku do innych ludzi, do pewnej tolerancji. No, wyrozumiały jest lepszy w tym momencie. Wielkim pomnikiem tej wyrozumiałości jest Iliada. Sposób, w jaki Homer opisuje wrogów Greków, czyli Trojan. Tam nie ma żadnego pastwienia się, wyszydzania, pogardy. Jest szacunek, jest podziw, jest traktowanie jak dostrzeganie cnót, mocy Hektora, chociażby jak Hektor jest przedstawiony wspaniale. Podobnie Aeschylus. Po tym jak Grecy pokonali Persów, wojska triumfujące wracają do Aten, Aeschylus pisze tragedię Persowie. Po to, żeby przedstawić cierpienie pokonanego ludu. Jak to kontrastuje mocno z Biblią, proszę Państwa. Gdy Żydzi zaczęli się, pamiętamy wszyscy tą historię pod górą Synaj, zaczęli się odwracać od Jahwe, Mojżesz schodzi i co robi? Dzieci by odpowiedziały, rozbija dwie tablice. Wcale nie. Zwołuje swoich ziomków i powiada. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Przypatrzcie każdy swój miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego. Czy to brat, czy przyjaciel, czy krew. Tak się zaczął monoteizm. Cechą charakterystyczną wszelkiego monoteizmu abrahamicznego jest brak wyrozumiałości, zwłaszcza w stosunku do apostatów. No bo kto nie czci naszego Boga, a poznał już naszego Boga, to znaczy, że jest zwyrodnialcem, jest człowiekiem wyrodnym, wyklętym, nie zasługuje na przebaczenie. Jeszcze gorzej oczywiście traktuje się często obcych. Żydowski król Saul popadł w niełaskę Jahwe. Dlaczego? Dlatego, że nie wykonał dokładnie polecenia. To polecenie brzmiało. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła. Saul, proszę Państwa, zgrzeszył, bo ulitował się nad niektórymi zwierzętami. I dlatego Jahwe powiedział, żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Proszę Państwa, gdy mówimy o cywilizacji europejskiej, rozważamy przede wszystkim wpływ tych dwóch wielkich tradycji, konkurencyjnych tradycji religijnych, chrześcijaństwa, które jest kontynuatorem monoteizmu żydowskiego i politeizmu grecko-rzymskiego. Opierają się one na antagonistycznej logice. Nie da się ich pogodzić, chyba że właśnie jedno z nich będzie polerką czy lakierem na drugim. Natomiast te logiki są nie do pogodzenia. Jak zatem mamy się wobec nich zachować? Czy oczywiście żarliwi ateiści powiedzieliby, że wszelkie religie są równe i wszelkie religie należy po prostu tępić. Natomiast socjolog oczywiście nie może oceniać religii pod kątem ich zgodności z rzeczywistością nadprzyrodzoną, niematerialną, bo nie ma do tego narzędzi. Ale może oceniać wpływ religii na cywilizację. I pod tym względem religie nie są i nigdy nie były równe. Oddziałują inaczej na jednostki, inaczej na społeczeństwa, inaczej na cywilizację. Przy dokonywaniu tego porównania, czy tej analizy w przypadku cywilizacji zachodniej oczywiście jest bardzo łatwo o pomyłkę. Chociażby wspomniany tutaj Max Weber popełnił taką pomyłkę, dlatego że zaobserwował, że pewną cechą cywilizacji zachodniej jest racjonalność. A religią cywilizacji zachodniej jest monoteizm. Dlatego uznał, że ta racjonalność wypływa z monoteizmu. Niestety nie jest to takie proste, proszę Państwa. Jest odwrotnie. Tak, proszę Państwa, generalnie on uzasadniał to w ten sposób, że monoteizm dokonał odczarowania świata. Wygonił wszystkich bogów przyrody, duchów, rusałki, nimfy, driady, okenajdy i tak dalej. Ten świat stał się pusty i teraz był otwarty dla badań naukowych. W takim razie proszę mi pokazać, jakie były osiągnięcia naukowe starożytnego Izraela. Na dziedzinie matematyki, jakiegokolwiek nauki przyrodoznawczej. Są nieznane. Tak samo jeśli chodzi o osiągnięcia techniczne. Są nieznane. Rezultat tego odczarowania świata doskonale wyraził św. Augustyn.
powiedział. Pragnę znać Boga i duszę. I nic więcej? Nic więcej. Dlatego, że ludzi interesuje tylko to, co nie jest odczarowane. To, co ma w sobie jakiś element tajemnicy i magii. I dlatego to Grecy dali Europie naukę. Politeistyczni Grecy. Natomiast Augustyn mógł skwitować badania przyrody jako poszukiwania bardzo ciekawe i bardzo próżne. A Grecy? Jarosław Molenda powiada, od wieków Europa mierzy się z tymi deprymującymi prekursorami, którzy pisali o wszystkim i w każdym gatunku literackim. Znieśli budowle naśladowane do dzisiaj i przetestowali każdą formę rządu. Ich wpływ na architekturę, rzeźbę, poezję, filozofię, naukę trudno przecenić. Proszę Państwa, swe korzenie w antyku mają historiografia, geografia, socjologia, psychologia, matematyka, fizyka, medycyna naukowa. Sam Arystoteles zapoczątkował przynajmniej kilkanaście dyscyplin naukowych. Był prekursorem nie tylko w logice, estetyce, psychologii, ekonomii, socjologii, politologii, zoologia, botanika, embriologia, meteorologia, systematyka biologiczna, optyka, mechanika. Pisał dzieła z każdej dyscyplin. Odrębne dzieła. To nie jest tak, że wszystko wymieszane ze wszystkim. Ale były konkretne traktaty na poszczególnych dyscyplin. Gdy mówimy, proszę Państwa, o późniejszej historii, o okresie zwanym średniowieczem, tutaj należy pamiętać, że nie wszystko, co się wówczas działo, jest zasługą albo też winą chrześcijaństwa. Tutaj trzeba bardzo skrupulatnie rozdzielać, co wypływa z ożywienia gorliwości chrześcijańskiej, a co z jakichś innych źródeł. Może to pewnie pewne uproszczenie, ale spoglądając z pewnej perspektywy, wydaje się, że wszelkie jaśniejsze plamy w tej historii, wszelkie, takie jak renesans karoliński, ottoński, renesans XII-XIII wieku, nie mówiąc o tym już kończącym średniowiecze włoskim renesansie, wszystkie one były rezultatem zapatrzenia się na antyk, odkrycia jakichś dzieł antyku, odkrycia jakichś traktatów, czasami za pośrednictwem Arabów. Ale owoc chrześcijańskich, czysto chrześcijańskich korzeni również da się jasno wskazać. To reformacja, która, jeśli chodzi o mroczny fanatyzm, najbardziej posępnych mnichów potrafiła przegonić, zwłaszcza w wydaniu kalwińskim, i narzucać ten mroczny fanatyzm wszystkim zwykłym wyznawcom. Reakcją na to była kontrreformacja, która ścigała się na tą posępność i na to umartwianie. Moja żona napisała książkę na podstawie hagiografii barokowych, gdzie podaje przykłady, jakie wzorce stawiano świeckim. Noszenie włosienicy, opasywanie się łańcuchami, które się wrzynały w ciało, polewanie się wrzątkiem, okładanie się pantofelkiem przez szlachcianki po głowie. To było łagodniejsze może jeszcze z tych, co tam występowało. Proszę Państwa, obecnie Europa spontanicznie powraca do pogaństwa. Punktem przesilenia był właśnie renesans, ta epoka ożywienia handlu, ożywienia nauki, sztuki, kiełkowania kapitalizmu, nowej myśli politycznej. Wielcy twórcy tej epoki wykupywali od mnichów stare manuskrypty, których tym się już nie chciało przepisywać. Wczołgiwali się do zasypanej willi Nerona, żeby kopiować starożytne malowidła. Machiavelli wskrzesił starożytną myśl polityczną. Ponownie na czele stawiając dobro ludu, a nie zbawienie duszy władcy. Także to był zupełnie okres, jakby dawni bogowie zza kulis wrócili, zaczęli sterować cywilizacją. Zwykle występowali inkognito, za wyjątkiem sztuki. Dlatego, że sztuka daje doskonały kamuflaż. Kiedy poeta mówi o Apollonie, to nigdy nie wiadomo, czy ma na myśli faktycznie Boga, czy też jakaś metafora, alegoria i tak dalej. Może po prostu używać przenośni. I tam mogli wrócić w pełnym blasku. Monoteizm oczywiście bronił się jeszcze długo. Bardzo ważnym momentem, też przełomowym, było powstanie świeckich nauk o religii. XVIII, XIX, XX wiek, przede wszystkim w XIX wieku one triumfowały. Umożliwiło to spojrzenie również na chrześcijaństwo z zewnątrz. Bardzo trudno zobaczyć kolor wody w akwarium, kiedy się w nim pływa. Dopiero jak się wyjdzie, możemy porównać ten kolor z powietrzem. Podobnie ocenić chrześcijaństwo można było dopiero
najczęściej z zewnątrz. I tak właśnie wielcy historycy tego okresu, porównując chrześcijaństwo z religią starożytnych Greków, dla nich oczywista była niższość chrześcijaństwa powstającego. Wręcz zagadką był sukces tej żydowskiej sekty. Jak wobec takiej wspaniałości antyków ona mogła odnieść triumf? Oczywiście religię grecką, którą dzisiaj poznajemy przede wszystkim na lekcjach literatury, właśnie dlatego trudno traktować do końca poważnie. Właśnie dlatego, że poznajemy ją za wcześnie i w niereligijnym kontekście. A jednak pojawiło się kilka wielkich umysłów, którzy spojrzeli na nią z całą powagą. Niektórych nawet posądzano o politeizm. Ale niektórzy sami o sobie, jak Goethe, mówili, że są poganami. Zwłaszcza w kulturze niemieckiej był bardzo silny taki nurt. Właśnie Goethe, Schiller, Hölderlin, Schelling, Nietzsche i wspomniany już tutaj Walter Friedrich Otto. Proszę Państwa, pogaństwo współczesnej Europy nie jest oczywiście tożsame z politeizmem, czyli z religią wyrażającą pogańskiego ducha. Ale może to wystarczy. Może Europa nie musi być religijna. Przecież przez całe dziesięciolecia ostatnie przyzwyczajano nas do myśli, że religia to tak naprawdę sprawa prywatna, powinna się trzymać od spraw publicznych z daleka i nie jest to coś istotnego. Teza ta oparta na oświeceniowej ideologii nie zyskuje wsparcia, czy wchodzi w sprzeczność z ustaleniami jednego z klasyków socjologii religii, Emila Durkheima. Doszedł do wniosku, proszę Państwa, że społeczeństwo nie może istnieć bez zbiorowego potwierdzania swoich własności w formie rytuałów, w formie kultu. Te wartości muszą być ubecnione w postaci pewnych symboli, które społeczeństwo czci. Dzięki temu się to społeczeństwo reintegruje wokół tych wartości i to zapewnia mu żywotność. Dlatego właśnie, proszę Państwa, moim zdaniem nie wystarczy, że Europa będzie tylko pogańska. Myślę, że jeśli Europa ma ocaleć, to ważny jest powrót do politeizmu. Dlaczego? Dlatego między innymi, że na cześć niektórych wartości powstają spontaniczne święta, jak Państwo może zauważyć, na przykład walentynki. Co to ma wspólnego ze świętym Walentem, patronem chorych psychicznie? Tak? To jest spontanicznie powstałe. Ale to akurat jest typowa komercja. Tak, ale spójrzmy na to pozytywnie. To znaczy, że nie. Jest to spontanicznie powstałe święto na cześć miłości, które oczywiście, jak każde spontanicznie żywotne święto, będzie wykorzystywane marketingowo tutaj. Cokolwiek będzie żywe, to na to biznes, który będzie chciał zrobić, to nic na tym nie poradzimy. Tym niemniej właśnie na rzecz niektórych wartości święta nigdy nie powstaną, bo one nie są tak oczywiste dla ludzi. Dlatego ważny jest politeizm. Co to jest, proszę Państwa, politeizm? Szkolna definicja jest tutaj trochę myląca, bo ona zakłada, że politeizm to jest po prostu kult wielu bogów. Nie do końca tak jest, kiedy spojrzymy na religie antyczne w czasach, kiedy były najbardziej żywotne, kiedy inspirowały najwspanialsze dzieła, okaże się, że politeizm był troszeczkę czymś innym. W politeizmie nie chodzi o to, żeby czcić po prostu wielu bogów. Na przykład nie byłby faktycznym politeizmem w tym sensie ktoś, kto by czcił Afrodytę, Freję i Lejlę, bo to są wszystko boginie miłości. Tak? Bogowie nie są istotami samotnymi, tak jak ja. Są powiązani wzajemnie różnorodnymi relacjami. Innymi słowy, bogowie nie stanowią zbioru, stanowią rodzinę. I tak jak w każdej rodzinie, charaktery członków tej rodziny nie zawsze są harmonizują, nie zawsze te relacje są wyłącznie przyjacielskie. Są tam też elementy napięcia i sprzeczności. Ale te sprzeczności nie stają się niszczące, stają się wzajemnymi ograniczeniami i wzajemnym dopełnieniem, czy wytyczaniem właśnie pewnych ograniczeń. W przypadku bogów nie mówimy w zasadzie o rodzinie, mówimy o panteonie. A zatem politeizm jest kultem bogów przynależących do pewnego panteonu. Panteon jest pewną organiczną całością. Fakt, że bogowie są powiązani ze sobą, pomimo tego, a często właśnie dlatego, że między nimi występuje napięcie, ma istotną konsekwencję dla wyznawców. Proszę Państwa, jeśli ktoś modli się do Aresa,
Boga wojny, nie może jednocześnie krzywo spoglądać na kogoś, kto wylewa objaty dla Hestii, na przykład, która jest ciotką, na wyznawcę Apolina, który jest współlokatorem Delfów, zresztą i bratem przyrodnim tegoż Dionizosa. Tak samo szacunek dla małżeństwa więzi wyrażane w postaci Hery, w kulcie Hery, nie może się wiązać z odrzuceniem czy z negacją kobiecej niezależności, która jest czczona w kulcie Artemidy czy Ateny. Wspomniałem, proszę Państwa, o tych wartościach, które konstytuują współczesną cywilizację europejską. One częstokroć dzisiaj przybierają formę ekstremalne, trudne do zaakceptowania. Rządy prawa wyradzają się w nieznośną biurokrację. Dążenie do zysku często przebiega po trupach i po łzach cierpiących. Towarzyszy temu łzy cierpiące. Walka o niezależność kobiet sprzęga się często z nienawiścią do wartości męskich. Tak samo ochrona przyrody ignoruje bardzo często jakiekolwiek względy ekonomiczne. Tu właśnie uwidacznia się potrzeba perspektywy politeistycznej, a nie wyłącznie pogańskiej. Tylko pamiętając, że służąc jednemu Bogu, mogę w którymś momencie naruszyć interesy innego Boga, jestem w stanie sam siebie ograniczyć, jestem w stanie działać odpowiedzialnie. Oczywiście odpowiedzialność jest możliwa i bez religii, ale religia jest w stanie do odpowiedzialności wychowywać również masy ludzi, a nie tylko wybitne jednostki. W podobny sposób politeizm oddziałuje na osobowość jednostek. Również tutaj mamy do czynienia w naszej osobowości z pewną mnogością, często sprzecznych ze sobą sił osobowości. Poprzez kult politeistyczny wyznawca wzmacnia te siły, a jednocześnie przez fakt, że na przykład trząc Aresa wzmacnia w sobie wojowniczość, ale wiem, że Ares jest członkiem Panteonu. W tym momencie ten rozwój będzie harmonijny, nie będzie prowadził do zwyrodnienia, do jednostronnego wyolbrzymienia jednych cech. Będzie zawsze harmonizowany przez oddawanie czci innym Bogom. Także taki kult jest z punktu widzenia psychologicznego formą rozwoju właściwie duchowego, politeistycznego. Proszę Państwa, Europa, jak wspomniałem, cywilizacja europejska powstała przede wszystkim na fundamentach politeizmu grecko-rzymskiego, choć inne politeizmy w pewnym okresie wniosły swój uboczny wkład. Tę religię właśnie przede wszystkim powinniśmy dobrze zrozumieć. Teoretycznie, proszę Państwa, kwestia realności bogów teraz. Teoretycznie nie trzeba wierzyć w bogów, aby to działało. Aby poprzez oddawanie ich czci ta cześć nas zmieniała, aby społeczeństwo ulegało tutaj pewnym, odnosiło we wspólnocie korzyści z tego. Niektórzy mogą traktować bogów po prostu jako symbole pewnych uniwersalnych, wyższych wartości. Tak częstokroć bywało w starożytności i tak częstokroć bywa dzisiaj. Na przykład Aleksander Krawczuk mówi o sobie, że jest politeistą. Myślę, że w tym sensie właśnie, że dla niego bogowie są realni jako symbole pewnych uniwersalnych wartości. Ale starożytni, gdy tworzyli fundamenty naszej cywilizacji i gdy osiągała ona swą najwyższą żywotność, nie traktowali bogów jako metafory. Metafora czy sztucznie wykoncypowany symbol nie jest w stanie pociągnąć za sobą ludzi, mas ludzkich. Nie ma wystarczającej powagi do tego, żeby integrować społeczeństwo wokół siebie. I dlatego trudno tu mówić o poważnej religii. Najpierw by wypadało odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle istnieje jakaś rzeczywistość nadprzyrodzona. Czy jest o czym mówić? Pytanie to zakłada jednak, że mamy do czynienia z dwoma różnymi rzeczywistościami. Przyrodzoną i nadprzyrodzoną. Tu jest, w tym tkwi także geniusz Greków, że u nich pojawiło się zupełnie inne spojrzenie. Jak zauważa Otto, gdy czytamy Iliadę, mamy tam mnóstwo bogów, ale praktycznie nie ma tam cudów. Dlatego, że bogowie nie działają na zasadzie ingerencji w porządek natury. Bogowie inspirują bohaterów, działają poprzez nich. Podsuwają im pewne rozwiązania, czy motywują do tego, żeby sami pomyśleli. Tak? Dodają odwagi, ale nie działają za nich. Bogowie działają przez naturę, prześwitują przez naturę. To jest, na tym polega geniusz Greków, zwłaszcza największego reformatora religijnego politeizmu greckiego, czyli właśnie Homera, który potrafił dojrzeć i nauczyć Greków postrzegania
Zresztą wyraził pewną myśl, która dojrzewała zapewne wcześniej, ale wyraził to w sposób tak genialny, że ukształtował całą cywilizację. Proszę Państwa, są trzy główne źródła, z których politeiści czerpią swoją wiedzę o religii, o Bogach generalnie. To jest po pierwsze obserwacja otaczającego nas świata, po drugie tradycja i po trzecie rozum. Jeśli chodzi o obserwację świata, jeśli zakładamy, że bogowie mają coś z nim wspólnego, to obserwacja tego świata powinna nam dostarczyć pewnych przesłanek przynajmniej. Po pierwsze więc obserwacja cudowności świata, jego wspaniałej różnorodności, prowadzi najpierw ludzi do przeczucia, że istnieje coś takiego jak boskość, samego pojęcia boskości. To jest dosyć uniwersalne, jak wiadomo, z tego co mi wiadomo, nie znaleziono dotąd społeczności ludzkiej, ludu pozbawionego zupełnie religii. Nawet północni Koreańczycy wychowani w ateizmie zaczynają obrażać boskim kultem samego Kima. Tak? Kim Il-sena, jak przyjechali zachodnioeuropejscy lekarze wyleczyć ich z jaskry, to po udanym zabiegu biegli modlić się pod obraz Kima. Także nie ma społeczeństwa bez religii. Aczkolwiek z tej pierwszej przesłanki, że istnieje boskość, można oczywiście wnioski różne wyprowadzać. Monoteizm też się na niej opiera. Chociażby te słynne pięć dróg Tomasza, świętego Tomasza z Akwinu, prowadzących do poznania Boga. Wnioski te możemy jednak ze sobą porównać w zakresie ich zgodności, przynajmniej zgodności sposobu myślenia, z naszą wiedzą o świecie. Jak wiadomo, monoteizm zakłada, że Bóg, aby objawić swoją wspaniałość, stworzył świat. Wszystkie elementy się na nich składające ostatecznie stworzył człowiek. Ta historia była bardzo długo przekonująca, do czasu, dopóki nie poznano wieku Ziemi i mechanizmów kształtowania się gatunku. Wszechświat w wymiarze czasu jest przepastny, jeśli chodzi o naszą wyobraźnię. Liczy się około 14 miliardów lat, wiek Ziemi 4,5 miliarda lat. Nic dziwnego, że niektórzy fundamentaliści biblijni uważają, że musiała to zajść jakaś pomyłka w obliczeniach, albo Bóg stworzył świat specjalnie tak, żeby wyglądał, że jest starszy niż jest w rzeczywistości. Po co miałby poddawać takiej dziwnej próbie wiary swoich wiernych, to nie wiem. Dlaczego to jest tak niepokojące? Dlatego, że sugeruje, że Bóg przez kilkanaście czy kilka miliardów lat zajmował się grą w kulki. To znaczy zlepiał sobie cząsteczki w atomy, atomy w związki chemiczne i tak w kulko. Zadanie dosyć monotonne i nudne, jak zwierzają się fizycy pracujący w CERN. Już im się znudziło i pracują nad innymi eksperymentami. Tak, a Bóg przez całe miliardy lat był w stanie podołać takiemu zadaniu. Proszę wybaczyć tą ironię. No właśnie, wreszcie Bóg stworzył wszystko, co konieczne. Wszystko, co konieczne, nawet chyba trochę więcej niż potrzeba. Proszę Państwa, obserwowany przez nas Wszechświat liczy kilkaset miliardów dużych galaktyk, z których te duże mają po kilkaset miliardów gwiazd, oprócz tego biliony mniejszych galaktyk. Co to jest kilkaset miliardów? Proszę Państwa, życie ludzkie, które ma, liczy 100 lat, zawiera tyle sekund, żeby przeliczyć jakąś malutką galaktyczkę karłowatą, 3 miliardy gwiazdek. W zasadzie jedna sekunda, jedna gwiazda. Raz, dwa, trzy liczymy, tak? Jesteśmy w stanie taką malutką przez 100 lat przeliczyć gwiazdę, galaktyczkę. Nie mówiąc o tych wielkich, bo 200 miliardów czy 500 miliardów w niektórych gwiazdach. Jak wygląda w tym kontekście model kosmogoniczny przekazany nam przez Hezjoda? Oczywiście to jest mit. Nikt nie każe nam myśleć o nim poważnie, ale sam sposób myślenia jest ciekawy. Na początku był chaos. Z tego chaosu zrodziły się pierwsze bóstwa Gaja, Eros, Ereb, Nyx, czyli miłość, ziemia, mrok, noc, Tartar. Bóstwa te zrodziły kolejne. Eter, dzień, Uranos, Pontos, czyli niebo, morze, góry. Z małżeństwa Uranosa i Gai zrodziło się sześciu tytanów i sześć tytanic, którzy objęli władzę nad światem. Ale prabogowie nie zaprzestali prokreacji. Ciągle rodziły się kolejne bóstwa. Dalej, potomstwo tytanów, cała mnogość nimf, Okenaid, Nereid zaludniło ziemię. Potem grupa dzieci Kronosa zbuntowała się przeciwko nimu i obaliła go. Ale znowu ci tytani nadal gdzieś tam prokreowali ze sobą, przynajmniej niektórzy, ci, którzy nie zostali zamknięci w Tartarze. Odtąd panują bogowie pod przewodnictwem Zeusa.
Co, proszę Państwa, się rzuca w oczy? Po pierwsze, i co moim zdaniem harmonizuje z naukowym podejściem do świata, po pierwsze, nie ma mowy o stwarzaniu, zawsze stwarzaniu z niczego. Jest zradzanie, jest relacja, że coś jest zrodzone przez kogoś. Pierwotnie świat zrodził się z chaosu, później bogowie zrodzili się z prabogów i tak dalej. A zatem nie ma modelu, który monoteistom zwykle służył za podstawę, wzorzec relacji, czyli model między rzemieślnikiem a wytworem. Tak od czasów Platona przedstawiali monoteiści tworzenie świata. Jest rzemieślnik i tworzy produkt. Tutaj mamy rodzica, który zradza coś, jakieś potomstwo sobie. Po drugie, ten model monoteistyczny zakłada, że produkt, skutek nie może być doskonalszy od twórcy. Dlatego to, co najdoskonalsze, umieszcza na początku. Doskonały stwórca stwarza mniej z konieczności doskonałe dzieła. W tym modelu politeistycznym jest dokładnie odwrotnie. Te pierwotne bóstwa, pierwotni bogowie są jeszcze dosyć toporni, są jeszcze bardzo ogólni, pozbawieni wrażliwości, powiedzielibyśmy, duchowej. Dopiero kolejne pokolenia bogów dorastają do świata prawdziwie duchowego, prawdziwie, byśmy powiedzieli, kulturowego, wartości najwyższych kulturowych. Proszę, już koniec? Ojej. Jeszcze tyle kartek, nie? No nie, jeszcze. Najwyżej zrobimy drugą część. Tak, zróbmy. W takim razie będę już się streszczał. Proszę Państwa, po trzecie, ten rozwój nie jest harmonijny według jakiegoś planu. To jest walka, to jest konflikt. A zatem mamy pewien rudymentalną formę ewolucji przez selekcję. No, walka nie o byt, ale o władzę, ale jest walka o władzę. Proszę Państwa, to może tyle się o to źródło. Jeśli chodzi o tradycję, to oczywiście na tradycję składają się mity, ale mity są troszeczkę przeceniane. Mity nie są aż tak ważne dla religii jak epos, jak również przekazy o świętach, jak przekazy o rytuałach, ale też bardzo ważne są wytwory sztuk plastycznych. Często, i tutaj Grecja ma mnóstwo zaoferowania, często na niektórych malowidłach wazowych czy rzeźbach jest w stanie artysta przekazać niesamowicie głęboką myśl teologiczną. Rozum służy nam oczywiście do tego, żeby oceniać, co z tej tradycji jest wartego, jest żywego, jest prawdziwie aktualnego, ale to jest bardzo ważna uwaga. Należy się wystrzegać pychy rozumu, która była właściwa wielu filozofom greckim, którzy oceniali mity pod kątem tego, czy one są moralne czy niemoralne i w rezultacie zadekretowali, jak Platon, cenzurę tych mitów. Proszę Państwa, mimo wszystko należy się pewien szacunek tradycji, czyli zakładanie, że jeśli czegoś nie rozumiemy, to może mimo wszystko coś w tym jest. Pamiętajmy, że wiele z tych mitów jest pozostałością po prastarych rytuałach inicjacyjnych. My już nie jesteśmy w stanie odtworzyć tych rytuałów. Ale dziwnym trafem, te mity mimo wszystko oddziałują na nas bardzo głęboko. Możliwe właśnie, że słuchając tych mitów dokonuje się w nas pewnego rodzaju inicjacja. Jest jeszcze jedno źródło przeświadczeń o bogów, ale to już subiektywne, tak zwana unverified personal gnosis, jak to w anglosaskich kręgach politeistycznych nazwano, czyli po prostu osobiste doświadczenie duchowe. Ale co bardzo ważne, jest to ono traktowane jako coś właśnie osobistego. Nie daje podstaw do tego, żeby narzucać swoje objawienie innym. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie spotkania z bogami, nie czyni z niego to od razu autorytetem. Proszę Państwa, jak powiada Nietzsche, to właśnie jest boskość, że są bogowie, a nie ma jednego Boga. Bardzo trudno jest dzisiaj przyjąć to współczesnym ludziom, przede wszystkim dlatego, że po odebraniu podstawowej edukacji teologicznej na lekcjach katechezy mają ukształtowany, nie do końca adekwatny obraz tego, czym jest Bóg. Co to jest Bóg? To jest absolut, to jest ktoś wszechmogący, wszechwiedzący, wszechobecny i tak dalej. Oczywiście tak ukształtowane pojęcie Boga nie jest pojęciem religii, jest pojęciem filozofii. Ono powstało na gruncie też filozofii greckiej.
gdy zajrzeć do samej Biblii, okazuje się, że ten Bóg wcale nie jest wszechmogący, wcale nie jest wszechwiedzący, nie mówiąc już o etycznej doskonałości. Jest takim samym Bogiem, jak we wszystkich innych mitologiach. Nie ma tych cech. Jak się stało, że utożsamiono Boga z absolutem, z pojęciem filozoficznym? Uczynili to chrześcijanie. Im bardzo zależało na tym, żeby nie zostać zaliczeni jako jeszcze jedna religia. Pierwotnie chcieli uchodzić jako sekta filozoficzna. Jednocześnie znaleźć tutaj podpórkę bardzo silną. I trzeba przyznać, że od Ksenofanesa, Parmenidesa w nurcie jest potężny nurt filozofii, który ma poważną tendencję monoteistyczną. Dlatego ostrzegam tutaj przed pewnym podejściem, mianowicie na przykład Timothy Gray, J. Alexander zatytułował swój podręcznik teologii politeistycznej The God of Reason, Get Gods of Reason, Bogowie Rozumu. To są bogowie rozumu, to są bogowie rozumni, ale to nie jest rozum filozofii. Nic tak bardzo jak filozofia nie przyczyniła się do upadku politeizmu i o tym trzeba pamiętać. Tutaj sytuacja się zmienia ze względu na to, że obecnie sama filozofia przechodzi pewien kryzys wewnętrzny, czy cała metafizyka zachodnia została poddana znaczącej krytyce z czasów Kanta i już nie ma na szczęście dla politeizmu takiego autorytetu. O tyle bardzo obiecująca jest ta zbieżność z myśleniem nauk przyrodniczych między politeizmem a naukami przyrodniczymi. Ale oprócz tego, że to są bogowie rozumu, są to bogowie mocy i bogowie miłości, między innymi. To nie jest tylko rozum. Proszę nie wyobrażać sobie politeisty greckiego jako takiego filozofa z dużym brzuszkiem i długą brodą. To są też bogowie Spartan, to są też bogowie poetów i tak dalej. Także oczywiście różnice między nimi są tutaj bardzo istotne i właśnie ta różnica, różnicowanie jest doceniane. Proszę Państwa, politeizm jak wygląda praktycznie? Nie mam czasu, rozumiem, tak? Zechciał się Pan dotrzeć w ciągu 5 minut, bo jeszcze pytania muszą się zmieścić. Proszę Państwa, jedno zdanie o etyce. Etyka helenistyczna nie jest etyką religijną. Bogowie zostawili ustalanie zasad etycznych ludziom, ludzkiemu rozumowi. Jedno przykazanie w zasadzie można powiedzieć, że było: poznaj samego siebie nad portykiem świątyni Apolina, a i tak o tym wiadomo, że to filozofowie umyślili, a nie bogowie. Tak? Ale generalnie to jest najważniejsze. Jak poznasz samego siebie, będziesz wiedział, co cię doprowadzi do szczęścia. Dlatego to jest pozostawione ludziom. Nie jest to etyka zakazu. Są pewne wartości kluczowe dla politeizmu. Jest pewne normy związane z rytuałem, przepraszam, rytualną czystością, nieczystością, ale tego już nie będę może omawiał, bo to jest ważne. Co bardzo ważne, proszę Państwa, słowo idiota pochodzi z greckiego idiotes, które oznacza człowieka, który jest zainteresowany wyłącznie prywatnymi sprawami, który żyje swoim życiem. Dlatego religia politeistyczna jest religią prospołeczną i propaństwową. To trzeba mocno podkreślić. Wymaga zaangażowania w sprawy społeczne. Parafrazując Mickiewicza, nie można znaleźć szczęścia w domu, jeśli go nie ma w ojczyźnie. I to jest to, co Aristoteles powiedział, że jesteśmy zoon politikon, zwierzęciem politycznym. Oczywiście nie ma też, tylko wzmiankuję problemy, o których mógłbym mówić dalej, kiedy nie mam czasu. Nie ma religii greckiej bez wyroczni. To jest relacja dwustronna. Jak powiadał Carter Spencer, o ile monoteiści idąc na wojnę zakładają, że Bóg jest po ich stronie, God mit uns, o tyle zwykle politeiści zawsze pytają Bogów jednak o zdanie, czy powinni iść na tę wojnę. I to zdaniem Spencera była wyższy pewna politeizm. Też jedno pojęcie deis daimonia, proszę Państwa. O ile ideałem chrześcijanina jest ktoś, kto zostawia matkę, żonę, dziecko, idzie do klasztoru i poświęca całe życie Bogom, o tyle ideałem dla politeisty ktoś taki, to jest ktoś zabobonny po prostu, ktoś, kto przesadził z religią. Religia jest jedną z wartości życia ludzkiego, ważną, nadającą sens i cel. Ale nie można poświęcać państwa, poświęcać żony, poświęcać dzieci. Oczywiście politeizm dzisiaj funkcjonuje w formach, które moim zdaniem są nieadekwatne. Znaczy mamy z jednej strony neopogaństwo,
które wpada w eklektyzm, wpada w synkretyzm i w ezoteryzm, ale mamy też rekonstrukcjonizm, który z kolei usiłuje przywrócić pewne formy, pewne skorupy stare do życia, co moim zdaniem jest w tym momencie przeciwskuteczne, dlatego że czyni z politeizmu pewną ciekawostkę etnograficzną, a nie żywą religię. Należy sobie uzmysłowić kilka okoliczności, które nastąpiły przez te wieki, kiedy politeizmu nie było. Między innymi właśnie postęp naukowo-techniczny, postęp filozoficzny, Darwin, Nietzsche, Einstein. To są nazwiska, którymi trzeba się liczyć. Przykładowo oczywiście. Dobrze, myślę, że reszta i tak wyjdzie w pytaniach, mam nadzieję. Dziękuję bardzo za uwagę, za cierpliwość. Panie doktorze, otwieram pytanie i od razu korzystam sobie z przywileju prowadzącego. Pytanie moje. Mianowicie wspomniał Pan, że Europa jakby żywiołowo, cokolwiek bezwiednie wraca do wartości, które roboczo określimy jako wartości pogańskie, które zresztą Pan tutaj bardzo jasno, przynajmniej dla mnie bardzo jasno zdefiniował, ale moje pytanie brzmi tak. Jedną z wartości pogańskich, mocno podkreśloną, zwłaszcza w tradycji północy, która oczywiście ma wspólne źródła z greckimi, z grecko-rzymskimi, bo wszystko to jest tradycja indoeuropejska. To nie jest tylko Rzym przeciwko Jerozolimie, czy Ateny przeciwko Jerozolimie, ale to jest także północ przeciwko Jerozolimie, tak naprawdę. Natomiast jedną z tych wartości mocno podkreśloną przez tradycję północy, przez rodzimowierczą pogańską tradycję północy, jest etyka heroiczna. Coś, co zresztą Grecy troszeczkę słabiej, można powiedzieć, podkreślali też, ale tego nie jest może tak mocno podkreślone, jak na przykład w mitach celtyckich czy germańskich, zwłaszcza, które jakby wniosły pojęcie honoru powierzchownie schrystianizowane przez rycerstwo chrześcijańskie do kultury europejskiej. Więc mamy tą tradycję północy, mamy tą etykę heroiczną i pytanie do pana doktora jest następujące. Gdzie pan widzi we współczesnej Europie powrót do etyki heroicznej? Bo ja nie widzę. Czy mam od razu odpowiadać, czy... Ja myślę, że lepiej. Dlatego mówiłem, że nie wystarczy powód do pogaństwa, potrzebny jest powód do politeizmu, że pewne wartości nie są oczywiste dla wszystkich. Właśnie wartości militarne, wartości wojownicze, związane też właśnie z etyką heroiczną, nie są do spontanicznego odkrycia przez ludzi, którzy żyją na co dzień w świecie pokoju. Może gdybyśmy co parę lat mieli jakąś wojenkę, to by ten etos heroiczny wrócił sam. Natomiast w naszych warunkach, dlatego właśnie w dalszej części wykładu mówiłem o pewnych bogach, którzy nie wrócili. To jest taki bóg jak właśnie Ares i taka bogini jak Demeter, którą akurat chrześcijaństwo przechowało bardzo ładnie i tutaj możemy za to im podziękować w postaci Maryi. Tym niemniej tych dwóch bogów Europa dzisiaj chyba najbardziej potrzebuje. Powrotu do cnót militarnych, wojskowych, wojowniczych, rycerskich czy heroicznych. No, Grecy mieli Iliadę, proszę pana, że to jest potężny epos wojowniczy, tam te opisy wspaniałych pojedynków, bitew, walka o ciało Patroklesa, no dobra. Oczywiście nie ujmuję tutaj wspaniałym eposom germańskim zwłaszcza, które tutaj też Europę zapłodniły pod tym względem. Ale samo to nie wróci. Ares musi wrócić. Niestety bez zdolności do docenienia wojny jako jednego ze środków, którymi się musimy umieć posługiwać w życiu realnym, w realnej polityce, Europa przegra, po prostu zostanie zniszczona. Proszę bardzo. Ja mam dwa pytania. To się jakby pokrywa, co tylko pan jakby skończył, tak, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, powiedzmy, nauki, postępu i dlatego właśnie nie wszyscy wierzą, że religia politeistyczna w takiej formie, jaka była, może powrócić. Więc na przykład podobnie zdają się myśleć właśnie myśliciele z think tanku GRES, czyli powiązani, czyli jak Alain de Benoit czy Tomislav Sunić, którzy uważają, że pogaństwo jest w tym momencie pewnego rodzaju psychologią, mentalnością i że nie ma za bardzo sensu powracać jakby stricte do religii. Ale właśnie to jest pytanie, co pan o tym sądzi, bo też można z drugiej strony do tego podejść. Dlatego, że na przykład ludzie myślą, właśnie wychowani w takim świecie współczesności, że to właśnie pochodzi z takiego właśnie paradygmatu modernistycznego, że my już nie widzimy tego, ale jeżeli by założyć, że możemy wrócić do takiego paradygmatu tradycji, jak nie wiem, Duginę wola na przykład,
to mogliśmy powrócić, bo inaczej po prostu patrzymy na świat, tak? Więc ponownie na ten temat. I drugie pytanie. Alain de Benoist, właśnie wspomniane, uważa, że Kościół katolicki, po to właśnie, żeby wytępić religie pogańskie, stwierdził, że to nie jest właśnie taka poważna religia, tylko oni są takie tam drzewka, bierzą sobie z drzewa i to jest, że są takie stricte naturalistyczne religie. Ale właśnie Benoist uważa, że to jest nieprawda, że nie można wprowadzać przedchrześcijańskich etycznych wiar do wyłącznie jako jakieś takie naturalistyczne. I się pan z tym zgadza? Czy, jeśli mam dobrze rozumiem pierwsze pytanie, to czy jest powrót do religii, tak, politycznej, czy możliwy, czy konieczny? Czy dzisiaj pogaństwo jest możliwe, czy pogaństwo dzisiaj ma tylko i wyłącznie sens jako mentalność, rodzaj psychologii, czy również jako religia jest możliwa? Jak już wspomniałem, ludzie potrzebują religii. Prędzej czy później do jakiejś religii wrócą. Tak? Możliwe, że to będą właśnie jakieś odłamy protestantyzmu, które teraz szerzą się w Ameryce na gruzach tych starych kościołów głównego nurtu, pustoszejących też stopniowo i stygnących. Natomiast myślę, że jest kilka okoliczności, które stwarzają pewną szansę dla politeizmu współcześnie. Między innymi właśnie ten konflikt z islamem, groźba konfliktu militarnego, które stawia religie pacyfistyczne w gorszej sytuacji. Te religie, które doceniają aspekt militarny życia ludzkiego, mają tutaj trochę większe szanse, jak myślę. Czy to jest możliwe? Nie mogę się zajmować prognozowaniem przyszłości, dlatego że w tym socjologowie są beznadziejni. Tutaj wróżki są lepsze w przewidywaniu. Dlatego, że proszę Państwa, rzeczywistość społeczna jest potwornie złożona. To jest złożoność, z którą fizycy dopiero dzisiaj zaczynają się zmagać w materii nieożywionej. Nie, ale nie pytam, jak to będzie, tylko czy Pana zdaniem ma sens? Moim zdaniem ma sens. No właśnie dlatego, że ludzie potrzebują religii po to, żeby czcić pewne wartości, nawet w formie symbolicznej, po to, żeby te wartości ożywiać w sobie. Ten wyraz zewnętrzny w formie kultu jest ważny, żeby te wartości żyły w nas samych, żyły w kulturze. To nadaje siłę kulturze. Kultury bardziej religijne są bardziej silne i też bardziej płodne, demograficznie pod tym względem. I kulturowo. Kulturowo również, tak. Pytanie o naturalizm religii. Tak, no to oczywiście jest bzdura. To jest tego typu, już mamy w Biblii o Belgii typu, że oni czczą kamienie i nie, to żaden religioznawca się tak nie będzie twierdził. To jest oczywiste, że nawet badacze fetyszyzmu pierwotnego, ci pierwsi XIX-wieczni, którzy nie mieli jeszcze dobrych danych o tych religiach, widzieli, że to jest nie kult jakiegoś tam badyla, tylko kult mocy, która w tym badylu egzystuje. Także to absolutnie, i tak samo jest zarzut antropomorfizmu, bardzo często są do religii greckiej czasami. Mówi się, że Grecy uczynili bogów ludzkimi. To jest dokładnie odwrotnie. Grecy dojrzeli w sobie działanie boskości. Dlatego ci bogowie są tacy bliscy ludziom. Tak? Że to jest po to, żeby wywyższyć człowieka, bogów. Tak przedstawili. Bogowie się ukazali ludziom w formie ludzkiej. Tak? To, że wojskowi, którzy zrobili przewrót w Egipcie, właściwie broniąc demokracji tam przed bractwem muzułmańskim, ich wódz powiedział na najważniejszej muzułmańskiej uczelni: słuchajcie, jeśli islam ma przetrwać, to on musi się zmienić, bo tam też mamy nurty i tutaj kieruję właśnie w kierunku tych bardziej pacyfistycznych nurtów koegzystencjalistycznych, że nie tylko islam jako wojna. Oczywiście wiadomo, że w Koranie jest mnóstwo tej wojny islamskiej, ale również w islamie co niektórzy widzą, że mogą nie tylko bić się z innymi cywilizacjami, ale z nimi jakoś koegzystować. To jedna ciekawostka. Druga rzecz. Wiem, że przecież podstawą z tych trzech podstaw, o których Pan mówił, jeśli chodzi o prawo, no prawo barbarzyńskie. Tutaj odwołuje się do lubianego lub nielubianego profesora Karola Modzelewskiego, Barbarzyńska Europa. Bardzo ciekawa lektura. I na koniec,
ja będąc henoteistą, ja, który doszedłem do mojego pogaństwa, rodzimowierstwa poprzez pytanie, kim jestem ja i kim jest moja grupa, jaką ja mam tożsamość, kiedy coraz bardziej głęboko zastanawiam się nad tym jeden czy wielu, teraz jestem henoteistą. Dla mnie kategoria jedności czy wielości nie są kategoriami pierwotnymi. Kategorie wymyślone przez ludzkie, przez ludzi. Boskość jest ponad tymi kategoriami. Więc spór, monoteizm, politeizm dla mnie jest patrzeniem na to, jak na walkę kogutów. To jest jedność wielości. Tyle. No, jeśli pan rozumiem, że nie ma pytań. Bardzo, nie. Jeśli pan może się do tych moich refleksji odnieść, to bardzo proszę. Może spróbuję się do niektórych. Oczywiście są nurty pacyfistyczne w islamie, jak sufizm, które są uznawane za heterodoksyjne i kąpione. Tam niestety nie ma jednego organu kierowniczego, czy na szczęście, czy niestety. Na szczęście dla islamu, dlatego że konkurencja prowadzi do zwycięstwa silniejszych, a silniejsi, jak się okazują, to ci militarystycznie nastawieni. Także niestety tutaj między religiami też zachodzi konkurencja, walka o byt i niekoniecznie musi nam się podobać rezultat tej walki. Tak? Także to nie gwarantuje. Jedność, a wielość. No, w niektórych teologiach politeistycznych, greckich też było tak to rozstrzygane podobnie. Zresztą tak samo teologia starożytnych Egipcjan. To nie było przeciwieństwo na zasadzie opozycji jasnej. Właśnie Ernst Hornung zauważył, że nie jest możliwe ewolucyjne przejście od politeizmu do monoteizmu, bo rozumienie jedności w politeizmie zakłada wielość, natomiast monoteizm to już jest zupełnie inny styl myślenia. I podobnie było też na przykład u stoików, którzy też uznawali istnienie pewnego bóstwa bezosobowego nad całym światem. To jest po prostu wszechświat, to co widniące, to jest boskość, ale ona jest bezosobowa. Jeśli mamy używać terminu Bóg precyzyjnie, to nie możemy nazwać Bogiem tego czegoś, co jest ponad. Jest to coś bez ponadosobowe, by trzeba powiedzieć. Ponad, tak? Ponad. Ale trudno do czegoś takiego się modlić. Bo jak się można modlić do kogoś, jeśli wiemy, że on wie, co my powiemy, czego nie powiemy i tak dalej, to po prostu wchodzimy w jakiś absurd i nasze przynajmniej psychologiczne takie pułapki, z których zwykli ludzie sobie nie radzą, dlatego ujmują rzeczywistość nadprzyrodzoną w postaci osobowej. I to nawet monoteiści też. Proszę bardzo. Szanowny panie doktorze, jeśli można się tak zapytać, nie wiem, co pan na ten temat sądzi, ale mam takie wrażenie na przykład. Czy mógłby pan się odnieść do takiej kwestii, mianowicie, co by pan powiedział na ewentualność, czy możliwość, czy szansę dla jednych, czy dla innych, mianowicie jakby, żeby tutaj na terenie, przynajmniej naszym, tutaj w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej, jakby porzucić zachodnią cywilizację i stworzyć cywilizację nową na zupełnie innych wartościach. To jest kwestia przodków, szacunku do naszych przodków. Mamy przodków tysiące, każdy z nas. Jest to ciąg sięgający daleko w czasy prehistoryczne. W którymś momencie nasi przodkowie podjęli pewną decyzję. To, co powiem, może państwa zaszokować. Mam na myśli decyzję kojarzoną zwykle z rokiem 966. Podręcznika przedstawia się jako decyzja o chrzcie Polski. Tylko nie spotkałem się jeszcze, szczerze mówiąc, z historykiem, który przypisywał Mieszkowi motywy religijne. Raczej nie słyszałem, żeby to Mieszko został zachwycony słodyczą nauki chrystusowej i to popchnęła do chrztu. Były to oczywiście względy polityczno-kulturowe. Karierę europejską chciał zrobić. Tak, ale kolejni nasi przodkowie byli tej decyzji wierni. To z oporami oczywiście wchodziło, ale ostatecznie byli wierni. I myślę, że taki jest najgłębszy sens tej decyzji. To jest wszczepienie naszego społeczeństwa do drzewa cywilizacji zachodnioeuropejskiej, która korzenie ma w Grecji. Tutaj widzę... Zresztą zaczynać od nowa. No można, zawsze można, ale po co? Znaczy,
Chciałbym pokazać, że ta stara cywilizacja jest faktycznie już, znaczy, czy była zawsze zła, tak? Czy niestosowna była. Moim zdaniem mimo wszystko ona jest niesamowitą skarbnicą dóbr duchowych i to nie tylko zresztą dla politeistów ściśle ścieżki grecko-rzymskiej, ale dla wszystkich. Proszę sobie poczytać hymny homeryckie chociażby i zamienić imię Zeusa na Jesse, czy na Pieruna, czy imię Demeter na Marzannę i zobaczyć, jak się tym modli. To jest zupełnie... To jest skarb dla wszystkich. To jest... Można inaczej powiedzieć. Z różnych form religii indoeuropejskiej Grecy uzyskali najpełniejsze, moim zdaniem, objawienie bogów indoeuropejskich. A przynajmniej przekazali nam najwięcej. Zostało najwięcej. Tak. Zostało. Też jest pewna drobna przewaga po stronie Greków taka, że to co zostało, zostało z wytworów wytwarzanych na etapie cywilizacji miejskiej. Natomiast pozostałe odłamy pogaństwa zostały zdeptane w czasie, kiedy były na etapie jeszcze cywilizacji wioskowej. I o tyle może ten politeizm grecko-rzymski jest nieco bardziej dostosowany do współczesnej mentalności. Tak mi się przynajmniej wydaje. Satemowo-wschodnie. Satemowo-wschodnie politeizmy też są ciekawe. Irańskie. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Ja proszę bardzo. Był to okres pospolity, gdzie był to tygiel narodowy. Polacy byli chrześcijanami już i to żyło. A dzisiaj uważamy imigrantów za zagrożenie. Co się stało? Imigranci stali się zagrożeniem. No widać, co oni robią. Tak? No, że przede wszystkim, żeby ale to społeczeństwo wielokulturowe funkcjonowało, musi być zgoda co do pewnych fundamentalnych wartości porządku prawnego przede wszystkim. W momencie, kiedy muzułmanie przyjeżdżają do Europy i uznają, że tutaj chcą, żeby rządził szaria, no to nie ma już zgody. Znaczy jest zgoda, jeśli my się zgodzimy na szariat, tak? No to wprost zresztą mówią, tak? że to jest ich cel, żeby tutaj panował szariat. Oni nie chcą żyć w naszej cywilizacji, chcą, żebyśmy my żyli w ich cywilizacji. Mam prawo się nie zgodzić. Adwocem, w takim razie, może adwocem jako historyk, nie socjolog. No różnica taka bardzo podstawowa jest taka, że litewski czy ruski według ówczesnej terminologii, czyli powiedzmy ukraiński, dzisiaj byśmy powiedzieli szlachcic, nie tylko godził się na podobne prawo, można powiedzieć, ale nawet chciał rozciągnięcia tego prawa, które wytworzyło się w Polsce, to mówimy o tak zwanych przywilejach szlacheckich, tak? Na zachód. Znaczy na wschód, przepraszam najmocniej. Nie tylko szlachcic, ponieważ ukraiński mieszczanin w Kijowie cieszył się, kiedy Kijów dostało prawo magdeburskie, bo to było, do dzisiaj jest pamiętane w tym mieście. Tak, jako coś pozytywnego, jako coś, co powiedzmy tamten Kijów powiedzmy sobie rozwinęło. Tak? Czyli krótko mówiąc, przynajmniej tamtejsze elity, jakaś poważna, znacząca część tamtejszych elit, godziła się na to, że pewne rzeczy będą wspólne, co do których się nie spieramy. Tak? I później to jakby w demokracji szlacheckiej ustalone, na przykład jak wybieramy sobie króla, w jaki sposób wybieramy sobie sejm, mniej więcej to jakoś funkcjonowało. Natomiast a jedyna grupa, która miała własne prawo, żyła w gettach. Mówimy tu oczywiście o Żydach, tak? I to mogło wtedy funkcjonować, ponieważ albo cywilizacja o innym prawie, jeżeli jest w wydzielonej enklawie, zamkniętej, to może funkcjonować w ramach jakiegoś szerszego organizmu, bo wtedy jakby poziom konfliktu no, da się jakoś zlokalizować, tak? Albo wszyscy zgadzamy się na pewne wspólne rzeczy i w tym państwie rzeczywiście mogli sobie żyć, powiedzmy, i szlachta polska, i ukraińska, i litewska jakoś funkcjonować, i niemiecka, powiedzmy, funkcjonować jakoś mniej więcej pod jednym królem podobnie. Dzisiaj jest inna sytuacja. Dzisiaj emigrant muzułmański, który przyjeżdża do Europy, on jakby z założenia programowo nie chce, ale nawet ze względu na jego religię on się nie może zgodzić na podleganie prawu europejskiemu. Ponieważ jego prawo wychodzi od słowa Bożego. W związku z czym on musi, w pewnych oczywiście granicach są modyfikacje możliwe, ale on po prostu musi żyć według tego swojego prawa, czyli krótko mówiąc musi narzucić je wszystkim innym. A ponieważ nie żyją w gettach, tak, tylko są ich dzieci są obywatelami, w związku z czym pojawia się problem.
Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Albo oni, albo Europejczycy. Jeszcze właśnie a propos tych muzułmanów, to właśnie jest taki, taka sprawa z punktu widzenia socjologicznego. No załóżmy, że ileś tam jest tych Europejczyków, którzy chcą powrotu do pogaństwa w takiej czy innej formie. No ale nie żyjmy w próżni, tak? Jest trochę tych chrześcijan, już pomijamy tych letnich, liberalnych chrześcijan, załóżmy, że jest ileś tam tych narodowych, tradycjonalistycznych katolików, którzy wierzą w to chrześcijaństwo, powiedzmy, z pazurem, tak? I są muzułmanie. I teraz, jak się w tym mają znaleźć właśnie europejscy poganie? Czy według Pana jest sens na jakiś taki taktyczny sojusz przeciwko właśnie większemu złu, o ile za tego uważamy ten wojujący islam przeciwko nim? Czy to jest sens, czy w ogóle powinniśmy wycofać się z tego i po prostu patrzeć, jak się jeden z drugim monoteistą, powiedzmy, nawala? No właśnie powiem, że oni się, mówiąc Pana słowami, nie nawalają. Że jedni przyjmują z otwartymi ramionami drugich. To znaczy na pewno jest to pewna szansa dla politeistów, dla pogan, fakt, że Kościół się tak kompromituje, wpuszczając tutaj muzułmanów i uparcie dążąc do dialogu. Taka strategia właśnie przymierzania się czy rezygnacji. Inna sprawa właśnie z tymi mniejszościowymi odłamami integrystycznymi. Tak? Tutaj myślę, że wskazana byłaby taktyczna neutralność. Tak? Myślę, że nie ma sensu mnożyć sobie wrogów, ale czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to ja bardzo chciałem serdecznie wszystkim panu doktorowi podziękować. Wszystkich państwa chciałbym przypomnieć, że o spotkaniach Niklota są ogłoszenia na naszej stronie i na Facebooku i bardzo proszę na stronę i na Facebooka, kto ewentualnie jest pierwszy raz, to może zostawić swojego maila czy wizytówkę, żebyśmy pisali na listę mailingową, ale proszę sprawdzać Facebooka, sprawdzać stronę internetową i zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie i bardzo dziękuję panu doktorowi.